Widzicie to? Cisza, spokój, wokoło nic się nie dzieje. Naprawdę bardzo atrakcyjne miejsce. Dzień dobry, Łukasz Knop, Mero z Nieruchomości. Mamy okazję zaprezentować Wam bardzo ładny dom, znajdujący się dokładnie 3 km od głównych arterii miasta Kłobuck, od głównej drogi łączącej Częstochowę-Wieluń. Na co już teraz serdecznie zapraszam, więc chodźmy do środka, pokażę Wam, jak wyglądają pomieszczenia. Na początku, może zanim wejdziemy do środka, bardzo ładna działka. Oprócz tego, co widzimy, czyli murowana stodoła, którą można wykorzystać również na jakiś warsztat samochodowy, to jeszcze za stodołą jest kawałek działki, która jest nieogrodzona, ale można ją docelowo wykorzystać. Naprawdę bardzo atrakcyjne miejsce. Przejdźmy w takim układzie do środka, pokażemy Wam pomieszczenia i ich rozkład. Wiatrowa. Kuchnia. Może nie do końca świetne miejsce, ze względu na to, że brakuje tutaj okna, ale myślę, że jest wystarczająco do tego, aby móc gotować obiady. Następnym pomieszczeniem jest łazienka oraz prysznic, gdzie jak widzicie, jesteśmy w pierwszym pomieszczeniu, można powiedzieć po wyglądzie, że jest to salon. W tym salonie znajduje się kominek, czyli jedno z dwóch źródeł ogrzewania tego domu. Jeżeli chcecie sobie napalić tylko kominkiem, on rozprowadza to na dwa pomieszczenia, w tym, którym jesteśmy i w następnym, do którego za chwilę przejdziemy. Ponadto cały dom można ogrzać dzięki piecu kaflowym, natomiast jeśli chcecie, załóżmy, przyjechać sobie i tylko ciepłą wodę w wakacje, do tego służy bojler. Przejdźmy do drugiego pokoju, pokażę Wam, jak wygląda. Pokój jest duży. Jest przechodni, jest duży. Na pewno coś, na co warto zwrócić uwagę, a czego jeszcze nie powiedziałem, jest strych. Można ten strych zaadoptować na powierzchnie użytkowe. Kwestia jest tylko jakiegoś mądrego projektu. Przy niedużym nakładzie finansowym można powiększyć sobie ten dom spokojnie. Myślę, że w miarę wszystko Wam powiedziałem, jeśli chodzi o ten dom. Przejdźmy w takim układzie na podsumowanie, gdzie podziękuję Wam za obejrzenie tego domu. Obejrzeliście już całą nieruchomość, pokazałem Wam na samym początku działkę, jej możliwości. Biorąc pod uwagę miejsce, w którym się znajdujemy, dom może służyć jako rekreacyjny, czyli dla rodziny, która chce na przykład uciekać od miasta i mieć swój azyl, jak też również dla rodziny, która za niewielką ilość pieniędzy może po prostu stworzyć sobie tutaj swoje miejsce do życia. Także nie czekajcie na nic, serdecznie zapraszam na prezentację tego domu, więc dzwońcie do nas, do naszego biura pod numerem telefonu 730 380 372 lub jak ktoś ma życzenie, może od razu dzwonić do mnie 730 380 376, a ja z miłą chęcią pokażę Wam wszystko, jak to wygląda. Także serdecznie zapraszam, pozdrawiam.